A witam serdecznie. Dzisiaj się zajmiemy limitem miast, także zapraszam. W każdym razie, gdzie to możecie znaleźć? Pierwsza sprawa. Tutaj jak sobie wpływy najedziecie, to tutaj macie za co dostajecie wpływy, tak? A tutaj jak sobie wejdziecie na limit miast, no to dostajecie skąd macie ten limit miast i skąd on się bierze. No więc w tym momencie mamy podstawowy ten limit dwoje, te dwa miasta możemy sobie na samym początku zrobić. Później mamy plus limit mała rada, to jest w zasadach. Później zaraz możemy sobie wybrać sobie po prostu iskrę Cyrusa. Persowie Achemenidzcy dają 2 do limitu miast, więc tutaj możecie od razu sobie podładować ten limit, wybierając tą nację samą. Także jak tutaj dalej spojrzymy, to później mamy loty orbitalne, to już mamy wszystko na drzewku nauki. I tutaj mamy te loty orbitalne, o, tutaj nie widzicie tego, ale tutaj te, jak dojdziecie do końca lotów orbitalnych, tutaj macie 3 limitu. Tutaj mamy w nazwach filozofię, teologię, linie zaopatrzeniowe i urbanistyka. I te 5 naszych po prostu tutaj nauk daje nam możliwość po prostu zwiększenia tych limitów. W sumie jest 12. Mnie raz się zdarzyło 13, nie wiem skąd. Być może jeszcze jest jedna sprawa, że tutaj w tych zasadach tutaj, być może gdzieś jeszcze tutaj w tych zakrytych jeszcze, jest limit miast. Tego jeszcze nie udało mi się do końca rozpoznać. Jak mi się tylko uda, to zaraz wam zakomunikuję. Natomiast no, jeżeli chodzi o limit miast, no to jest bardzo ważny. Jak widzicie, ja mam tutaj przekroczony, mimo że mam 12 miast, to jeszcze mam przekroczony. I jak widzicie, tutaj jest no, praktycznie całe, wszystko jest w moim posiadaniu. No nie wszystko, bo tutaj też są jeszcze państwa, prawda, które są poza moją jurysdykcją, ale praktycznie na całym świecie te miasta się naprawdę opłaca robić i mimo, że ja mam cały świat, to ja mam tylko 12 miast. Tylko 12 albo aż 12, przy czym jedne, niektóre są takie megalityczne, te miasta, tak? A na przykład tutaj Paryż, nie? Paryż jest bardzo dużym miastem, pół kontynentu ma, prawda? No i drugiej mam Anny i tutaj jest też takie bardzo duże miasto, nie? Jak je zrobić, no to jest na innych filmach, także zapraszam w razie czego. I tutaj jest pierwsza stolica nasza, nie? Picassan, która jest pierwsza stolica, którą robiłem i tutaj jest taka malutka. No i tutaj jest jeszcze małe takie miasto, gdzie jest do wchłonięcia, że tak powiem, nie? I najprawdopodobniej będę je wchłaniał, ale zobaczcie, już ceny są zabójcze, więc zawsze trzeba się zastanowić. No już patrzcie, bardziej mi się opłaca to wielkie miasto Babylon wchłonąć, niż takie malutkie miasto, takie pojedyncze, nie? Na jakiej to jest zasadzie, to zapraszam do innych filmów, bo jest to wszystko objaśnione, także na razie trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie lajka, dajcie suba i do usłyszenia do następnego razu.